Cześć, ja jestem Juno i zapraszam Was na pierwszy taki filmik na tym kanale. Jak możecie sobie wyobrazić, jest to dla mnie dość dziwna chwila po 2 latach na YouTube, kiedy siedzę przed kamerką i do Was mówię i mam świadomość, że mnie oglądacie. Tak, mówiłam wiele razy, że nie, vlogów nie będzie na tym kanale. Powtarzałam, powtarzałam, aż do dnia, w którym od rana oglądałam sobie parę właśnie vlogów na YouTube i czytałam komentarze, wiecie, z pełno głosów na temat tego, że YouTube, a właściwie nagrywanie Zagrajmy Wy, kiedyś miało o wiele inny klimat. No wiecie, w końcu nikt kiedyś nie pokazywał swojej twarzy, wszystko było trochę osnute taką mgłą tajemnicy. Oglądaliśmy kogoś, słuchaliśmy właściwie jego głosu, to jak grał w grę, a nie mieliśmy pojęcia o tym, kim jest, jakie ma poglądy, czy właśnie jak wygląda. I wiecie co? Tak sobie myślę, że no owszem, też się zgodzę, że tamte czasy miały niezwykły klimat, ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ludzie są istotami niezwykle dynamicznymi. W sumie wszyscy dążymy do rozwoju, do jakichkolwiek zmian. I wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że chyba nie dałoby się przenieść klimatu z tamtych czasów do tego, co mamy teraz. Bo jednak technologia, wszystko, wiecie, teraz wysłać komuś jakiś filmik to jest 2 sekundy, 2 kliknięcia na smartfonie i poszło. To wszystko się rozwija, łącznie z nami samymi. Zwróćcie uwagę na to, że przechodzenie gry i komentowanie tego, co się robi, czyli powiedzmy, o nie, zabił mnie, idziemy w prawo, o nie, zgubiłam się znowu, czyli no u mnie to najczęściej to ostatnie. Jednak to jest dla rozrywki, owszem, jednak to jest ciągle na bardzo takich lekkich nutach, a człowiek ma czasem naprawdę dużą potrzebę wygadania się o rzeczach także poważniejszych. I o tyle, o ile w grach jest to trudne do zrealizowania, bo bardzo łatwo wtedy zginąć, jak nie myśli się o tym, co się robi aktualnie w grze. Tak tutaj jest okazja, żeby usiąść i powiedzieć, co się myśli. To wymaga troszeczkę odwagi, niewątpliwie. Jednak myślę, że czasem warto. Nie wiem, czy w tych czasach obecnie takie niepokazywanie się ma taki sam klimat jak wtedy, bo jednak zobaczcie, że prawie wszyscy się pokazali. Jeszcze do niedawna nie miałam na ten temat zdania, ale właśnie tak siedząc od rana, oglądając vlogi, słuchając ludzi, których praktycznie nie znam w realnym życiu, nigdy z nimi nie pisałam, a dzięki oglądania ich vlogów wiem, co myślą, a z kolei wiem po sobie, że słuchać, po prostu patrzeć się na jakiś obrazek na ekranie, to jednak nie jest to samo, co patrzenie na osobę mówiącą. Jakby nie patrzeć, mimika, gesty, to wszystko przekłada się na całkowity odbiór. To jest też kwestia często poruszana. Czy między vlogowaniem a sprzedaniem się można postawić znak równości? Według mnie nie. Nie można. Tak jak mówiłam wcześniej, czasami człowiek ma ochotę pomówić o czymś poważniej, albo nawet się wygadać, powiedzieć, co go zdenerwowało w danym dniu, czy jakie ma plany, wiecie, wypowiedzieć się na jakiś temat, a nie zawsze grać, prawda? Owszem, nie jest to to samo, co rozmowa z drugim człowiekiem, ale myślę, że czasem to może być nawet lepsze. Dlaczego? Dlatego, że wiele zagrajmerów to raczej osoby nieśmiałe. Może akurat nie ja, na pewno nie wyglądam na kogoś nieśmiałego, chociaż nie można oceniać człowieka po wyglądzie. Ja na przykład niezbyt dobrze czuję się w tłumach, nie lubię tłumów i wolę siedzieć tu, w tym ciemnym pokoju, który teraz i tak jest jasny, ale nieważne, za bardzo odbiegam od tematu. Myślę sobie, że po prostu vlogi dają rewelacyjną możliwość do lepszego poznania siebie. Myślę, że tak, bo nie wiem, ja na przykład nie mam tak, że myślę sobie,
na niektóre tematy, one dopiero przychodzą mi do głowy po obejrzeniu jakichś filmów w internecie, bo nie wiem, nie jestem chyba w stanie pomyśleć o wszystkim, a dopiero coś znajdę w internecie, coś sama pomyślę na ten temat i mogę sobie wyrobić jakąś opinię. Myślę, że czasami warto nagrać taki filmik chociażby dla jednej osoby. Co z tego, że wysłucha to tylko jedna, dwie osoby, a nie powiedzmy 50 tysięcy, skoro tę jedną osobę miałoby to zaciekawić, prawda? Ważne jest to, żeby czerpać przyjemność z tego, co się robi. I to jest najważniejsze. Warto wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie o zmianach na moim kanale. Tak, wygląd się zmienił, ale to z racji tego, że nagrywam vloga i po prostu uznałam, że warto dać takie nowe tchnienie ten kanał. Co się nie zmieni? Nie zmieni się to, jak nagrywam, jak gram w gry. Nie będę dodawać kamerki, bo za dużo z tym roboty. A i czuję się swobodnie, jak gram w grę i nikt na mnie nie patrzy. Filmy będą pojawiać się codziennie, przynajmniej postaram się, żeby pojawiały się codziennie, a w kwestii vlogów, żeby nie robić nic na siłę, jak najdzie mnie chęć nagrania czegoś, jakiś pomysł mi przyjdzie do głowy, czy po prostu będę miała ochotę się wygadać, to ja go nagram i po prostu dla was wrzucę. No, zakładam, że będzie to pewnie jeden filmik na tydzień. Nie wiem, nie pytajcie mnie, kiedy vlog, bo takie pytania zawsze wpływają na mnie odwrotnie. Tak, jak słyszę, że mam coś zrobić, to znajdę sobie 10 tysięcy różnych rzeczy, żeby tylko za to się nie brać. Taka chyba jest już ludzka natura. I no cóż, pierwszy filmik będzie właśnie taki krótszy. Troszeczkę sobie o vlogowaniu ogółem pomówiłam. O zmianach na kanale i myślę, że tyle wystarczy na początek. Zobaczymy, jak mnie odbierzecie. A na razie cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia tym razem w kolejnym odcinku. Cześć wszystkim!